Witaj na kanale Przewodnicy Duchowi w serii, w której relacjonuję doświadczenia z pogranicza śmierci osób, które widziały życie po śmierci. Te filmy mają na celu wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i wiedzę o tym, że jesteśmy czymś więcej niż fizyczne ciało. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dziś zapraszam Was do wysłuchania wspaniałej relacji John Price. 30 grudnia 1993 roku o godzinie 13:35 John Price doznała prawie śmiertelnego ataku serca, podczas którego przeżyła cudowne doświadczenie z pogranicza śmierci. 4 minuty później wróciła do życia. Swoje przeżycia opisała w książce pod tytułem The Other Side of Death, czyli inna strona śmierci. Jej relacja jest wyjątkowa i zawiera wiele bardzo ciekawych i ważnych informacji. Obejmuje m.in. spotkanie ze swoim zmarłym niedawno psem, Maggie, wizytę w świątyni wiedzy, rozmowę z oświeconym mędrcem, opis zasad działania świata niefizycznego i poziomów świadomości oraz spotkanie ze swoją wyższą jaźnią. Poniższa relacja to fragmenty jej książki, a cytuję je za stroną NearDeath.com, źródło w opisie filmu. Zaczynamy. Nie czułam absolutnie żadnego strachu, ani podczas zawału serca, ani podczas doświadczenia śmierci, ani po nim. Atak serca był po prostu narastającym dyskomfortem, nie przerażającym, tylko rosnącą świadomością, że coś jest nie tak z moim ciałem. I chociaż ból i ucisk nasilały się, nadal nie odczuwałam lęku. Cały czas myślałam, jakie to niewygodne. Pamiętam, że byłam zaskoczona, gdy obserwowałam całkowite zatrzymanie akcji serca. Przypuszczam, że tak naprawdę nigdy nie myślimy o sobie jako o umierających, ale oczywiście ja umarłam, ponieważ nie byłam już w swoim ciele. Wtedy nagle poczułam coś po obu stronach siebie. Nie jako fizyczny dotyk, ale bardziej jako odczucie, wrażenie obecności bytów, więcej niż jednego. Widziałam ich światło jako formy energii i zdałam sobie sprawę, że były to anielskie istoty, kochające, czyste, święte i pomocne. Pomagały mi i poczułam ruch w górę. Potem wszystko stało się niebieskie. Zobaczyłam i poczułam najpiękniejszy błękit. Ani jasny, ani ciemny, tylko świetlisty błękit. Unosząc się w tym wypełnionym światłem oceanie błękitu, byłam pogodna, spokojna, wolna i mogłabym, pełna szczęścia, zostać tam na zawsze. Wiem, że nigdy nie czułam takiego spokoju. Pokoju ponad spokój, poza słowami. To nieopisana ekstaza, cicha radość, płynna miłość, uczucie niewiarygodnej lekkości, czysta przyjemność bycia bez troski o robienie, bycia jednym ze wszystkim, co jest, zawieszoną i wspieraną w morzu miłości. Łącząc się z energią wszystkiego, co jest, przyszło poczucie kompletności i całkowite zadowolenie z bycia kompletną. Wejście w siebie i poznanie pełni siebie. Potem przyszło złote światło, złoto, kolor naszej indywidualnej duchowej natury. Zawieszone w oceanie błękitu, złote strumienie światła, niczym gwiezdny pył, zaczęły przeze mnie przepływać. Światło wydawało się takie dobre. Jeśli miałam jakiś utrzymujący się ciężar z mojego życia na ziemi, wiedziałam, że został mi zabrany. A gdy promieniowanie trwało nadal, zdałam sobie sprawę, że nie ma już żadnego poczucia grawitacji, żadnego przyciągania z przeszłości, tylko lekkość bycia eteryczną. Potem, jak słodki eliksir, lśniące promienie przepływające przeze mnie wypłukały na powierzchnię wspomnienia z całego życia, począwszy od moich narodzin. Gdy złote światło płynęło, wiedziałam, że w tym promieniowaniu jest jakiś cel. Rozpuszczały się stare wzorce błędów, oparte głównie na poczuciu winy. Miałam wrócić do ciała bez nich, gdyż nie był to dla mnie czas na opuszczenie ciała na stałe. To była jedna z dobrych stron umierania. System emocjonalny został oczyszczony.
a całe fałszywe poczucie winy zostało zmyte. Mała dziewczynka mogła wyjść z szafy. Nigdy nie zrobiła nic złego. Ostatnia rzecz, którą zapisałam w swoim dzienniku przed atakiem serca, przemknęła mi przez myśl. Jedno słowo. Transformacja. Potem podróż do zaświatów trwała dalej. Gdy gęstość się zmieniła, stając się lżejsza i delikatniejsza, poczułam, że przenoszę się na jakiś inny poziom świadomości. I wtedy znalazłam się w otoczeniu, które wydawało się bardziej materialne. Maggie tam była. Przyszedł do mnie mój piękny piesek, mój ukochany Springer Spaniel angielski. Zmarła niecały miesiąc wcześniej, a mój mąż John i ja nadal cierpieliśmy z powodu jej utraty. Czułam jej obecność, jej miłość, a ona wydawała mi się taka, jak wtedy, gdy była w formie fizycznej, tylko młodsza, bardziej witalna. Powiedziała: wiesz, że tatuś nie może znieść tego, że obie odeszłyśmy. Tak, wracam, odpowiedziałam. Przyjdziesz wkrótce? Kiedy nadejdzie czas, będziemy wiedzieć. Teraz pokażę ci cuda. Odkrywajmy to razem. Jeśli masz trudności z zaakceptowaniem myśli, że moje pierwsze spotkanie po drugiej stronie było z psem, nie jesteś jedyny. Podczas gdy John uważał to za całkowicie naturalne, jedna z naszych córek była trochę zdenerwowana, kiedy jej o tym powiedziałam. Myślę, że wolałaby, aby jej matkę powitał Jezus, anioł lub przynajmniej członek rodziny. Spotkałam mistrza nauczyciela, przejdę do tego później, ale Maggie była pierwsza. W końcu od wielu lat była bliską rodziną i ktokolwiek jest odpowiedzialny za ustawianie tam komitetu powitalnego, z całą pewnością wiedział, jak cudownym przeżyciem będzie dla mnie powitanie przez nią. Ale zrozumiałam reakcję naszej córki. Jeśli matka miała mieć możliwość odwiedzin za zasłoną, mogła przynajmniej sprawić, by było to wzbudzające podziw z pewnymi dramatycznymi podtekstami religijnymi. Faktem jest, że po drugiej stronie nie ma nic szczególnie religijnego. Duchowe tak, ale nic charakteryzującego się przynależnością do religii. Jak powiedział lekarz medycyny Harold Richter Stark, po swoim doświadczeniu z pogranicza śmierci i wycieczce po drugiej stronie. Nie chodzi się tam w ekstazie religijnego zapału, ale jest to miejsce uporządkowanej aktywności. Uświadomiłam sobie, że istnieje połączenie między tymi dwoma światami, strumień energii, który tworzy więź serca między dwiema duszami, która jest najsilniejsza w momencie przejścia. Miłość wychodzi, by cię powitać, przybierając formę, która będzie dla ciebie najbardziej znacząca w danym momencie. W moim przypadku był to nasz ukochany pies. I tak, psy mają duszę. Wiedział o tym Platon, podobnie jak święty Augustyn i większość innych prawdziwych świętych i mędrców. I tak, mogą komunikować się głosowo w naszym języku w tym innym świecie. Robiły to również w sferze fizycznej, o czym świadczą niektóre fragmenty Biblii. Valerie Mulman, autorka książki The Meaning of Your Dreams, napisała: ludzie, którzy szczególnie lubią psy, często świadomie uważają je za istoty ludzkie i bardzo się z nimi identyfikują. Jest to szczególnie prawdziwe w tym, co nazywamy światem niefizycznym, gdzie wszystkie relacje mają wyższą częstotliwość. Nawet jeśli zabieramy ze sobą naszą świadomość, nie osiągamy całkowitego oświecenia od razu, odkrywamy, że nasze myśli i uczucia są bardziej zestrojone z duchową rzeczywistością wszystkiego, co istnieje. A co to jest duchowe? Dla mnie jest to prawdziwa, wewnętrzna esencja wszystkiego. Skały, drzewa, zwierzęcia, osoby. To duch, unikalne pole energii w każdym minerale, roślinie, zwierzęciu i człowieku. Tak więc Maggie i ja wchodziłyśmy w interakcję na subtelniejszych falach i chociaż porzuciłyśmy nasze fizyczne pojazdy, nasze ciała stały się widoczne dla zmysłów poprzez obraz w umyśle wyświetlany jako forma. A ona była tak samo realna, można było ją zobaczyć i dotknąć, jak była kiedy trzymałam ją w ramionach w fizycznym świecie. Moja przyjaciółka Maggie i ja szłyśmy ramię w ramię, tak jak robiłyśmy to wiele razy w innym miejscu bytu. Bez żadnego wysiłku przeszłyśmy przez krainę ekstatycznych kolorów.
pulsujące, nie do opisania kolory były płynne. Energia czekała na uformowanie. Maggie pokazała mi, jak kształtować formy z energii, naciskając umysłem. Jeśli chcesz, aby forma się trzymała, naciśnij mocno. Jest to płaszczyzna wysoce mentalna, a forma jest tworzona bez wysiłku cielesnego. Obraz tego, co chcesz stworzyć, jest utrzymywany w umyśle i dzięki intensywnemu skupieniu zostaje wyrażony. Możesz go utrwalić lub uwolnić. Wtedy było to dla mnie nowe, ale później odkryłam, że dla osób, które doświadczyły bliskości śmierci, było to dość znane. Jak opisuje to Michael Talbot w swojej książce Holograficzny Wszechświat, kiedy umysł znajduje się na wyższych częstotliwościach wymiaru bliskiego śmierci, nadal robi to, co potrafi najlepiej. Tłumaczy te częstotliwości na świat form. Więcej powiem o tym później. Talbot omawia także pracę szwedzkiego mistyka Emanuela Swedenborga, który był zręcznym gościem poza ciałem w krainie umarłych. Mówi, że Swedenborg wierzył, że pomimo swoich duchowych i efemerycznych cech, niebo jest w rzeczywistości bardziej podstawowym poziomem rzeczywistości niż nasz własny świat fizyczny. Że królestwo życia pozagrobowego i rzeczywistość fizyczna różnią się stopniem, ale nie rodzajem. I że świat materialny jest tylko zamrożoną wersją stworzonej myślą rzeczywistości nieba. Zgadzam się, że świat fizyczny i niefizyczny mają wyraźne podobieństwo, przy czym świat niefizyczny wydaje się bardziej realny. Przynajmniej czułam wyższy poziom realności siebie, będąc w tym pięknym świecie. Maggie i ja bawiłyśmy się w polu kolorów, wchodząc w różne odcienie i czując ich szczególną wibrację. Niezrównana jakość kolorów zafascynowała mnie, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego i do dziś nie mogę znaleźć słów, aby opisać piękno odcieni i barw. Mówi się, że oprócz kolorów widma istnieje ogromna liczba wibrujących fal kolorów. Niektóre zbyt niskie, a inne zbyt wysokie, aby mogły zostać zarejestrowane przez ludzki aparat optyczny. Chociaż nie miałam lustra po drugiej stronie, rozpoznałam, że mam ciało i doświadczyłam, że patrzę oczami, ale tak naprawdę obserwowałam przez umysł. Tak więc bez fizycznego aparatu optycznego moja świadomość została znacznie rozszerzona poza 7 podstawowych odcieni kolorów. Każda fala koloru wydawała się mieć swoją własną częstotliwość, wydając określony dźwięk, który zinterpretowałam jako piękny akord muzyki. A taniec od koloru do koloru był jak gra na jakimś kosmicznym instrumencie muzycznym w niebiańskiej symfonii. To było zabawne i wydawało się, że Maggie też to sprawia przyjemność. Słyszałam wcześniej wyrażenie muzyka sfer. Nie byłam pewna, co to znaczy, aż do mojej wizyty po drugiej stronie. Słyszałam tam boską muzykę, czasami brzmiącą jak śpiewy aniołów, grającą w tle. Później, kiedy powiedziałam o tym Johnowi, przypomniał sobie, że to zdanie przypisywano Pitagorasowi, który urodził się w 600 roku przed naszą erą i był uważany za pierwszego filozofa świata. John znalazł następującą wzmiankę w książce w naszej bibliotece. Pitagorejczycy wierzyli, że wszystko, co istnieje, ma głos i że wszystkie stworzenia wiecznie śpiewają chwałę Stwórcy. Człowiek nie słyszy tych boskich melodii, ponieważ jego dusza jest uwikłana w iluzję materialnej egzystencji. Kiedy wyzwoli się z niewoli niższego świata, z jego ograniczeniami zmysłów, muzyka sfer znów będzie słyszalna, tak jak to było w Złotym Wieku. Harmonia rozpoznaje harmonię, a kiedy dusza ludzka odzyska swój właściwy stan, nie tylko usłyszy niebiański chór, ale także przyłączy się do niego w wiecznym hymnie uwielbiania tego wiecznego dobra, które kontroluje nieskończoną liczbę części i stanów istnienia. Idąc dalej, weszłyśmy na uroczą zieloną łąkę pełną kwiatów. Tutaj szliśmy z większym poczuciem ruchu naszych ciał. To miejsce przypominało mi wizję, której doświadczyłam kilka lat temu, w której zerwałam kwiat i trzymałam go w dłoni, ale był on też dokładnie tam, gdzie go zerwałam wcześniej. Zastanawiając się, co się tutaj stanie, sięgnęłam po kwiat, a kiedy wzięłam go do ręki, na jego miejscu pojawił się inny. Jak cudownie. Piękno nie może być zepsute. Nic nie jest stracone.
Za każdym wyrażeniem kryje się coraz więcej substancji, która tylko czeka, by przelać się w jej doskonały wzór istnienia. Maggie chciała mi pokazać, gdzie mieszka, co, jak powiedziała, było wzorowane na tym, co pamiętała z domów, w których z nami mieszkała. Zatrzymała obrazy w pamięci, odcisnęła i stworzyła miejsce zamieszkania. Kiedy opowiadała o swoim domu, dotarłyśmy na miejsce, co wtedy nie wydawało się wcale dziwne. Później zdałam sobie sprawę, że było to dość dziwaczne przeżycie. Nie tylko bycie tam, po chwili, w przestrzeni myśli, ale także myśl, że nasz pies rzeczywiście ma piękny dom po drugiej stronie. Ponownie John później pomógł mi to zrozumieć, kiedy powiedział, że Emanuel Swedenborg, częsty gość Królestwa Niebieskiego, napisał, że zwierzęta rzeczywiście mają siedziby w świecie duchowym, wskazując, że posiadają taką wiedzę, ponieważ jest im wszczepiona znajomość ich domów i miejsc zamieszkania. Kiedy stałam w miejscu, gdzie przebywa Maggie, poczułam wielką radość. W kominku palił się ogień, nadając pomieszczeniu ciepły, przyjazny blask. Ściana książek, oczywiście. Piękne obrazy i orientalne dywany. Jedna cała strona pokoju była przeszklona i można było patrzeć na panoramę falujących wzgórz, szumiących strumieni i wielu drzew. Usiadłyśmy wygodnie na jednym z miękkich, aksamitnych foteli, zadowolone z bycia razem. Pogładziłam jej piękną głowę, a ona położyła łapy na moich nogach. Ponowny dotyk był tak cenny, ponieważ było między nami tyle miłości. Bez wypowiadanych słów dzieliłyśmy wspomnienia i głębokie uczucia. Większość komunikacji tutaj odbywała się w ciszy, chociaż czasami używany był dźwięk, ponieważ był taki przyjemny. Moje serce przepełniła wdzięczność za możliwość ponownego spotkania i zobaczenia ukochanej istoty tak radośnie, tętniącej życiem w miejscu, które naprawdę można nazwać rajem. Niechętnie opuściłyśmy piękny dom Maggie, ponieważ czułam wewnętrzną zachętę, by ruszyć dalej. Następnie poszłyśmy do miejsca, które nazwała punktem obserwacyjnym. Wydawało się, że to tylko nawis na wysokim klifie, ale widok był intensywnie powiększony. Mogłam patrzeć na świat, który zostawiłam za sobą, jakbym patrzyła na monitor, gdybym tylko zechciała. Nikt nie spędzał tu dużo czasu, powiedziała Maggie, ale niektórzy od czasu do czasu wpadali, żeby sprawdzić, co się dzieje w ziemskim królestwie. Zdecydowałam się tego nie robić, chciałam iść dalej w tym świecie wspaniałej błogości. Ralph Waldo Emerson powiedział, że jesteśmy tym, o czym myślimy przez cały dzień. Oznacza to, że nasze myśli i uczucia wywołują wibracje w otaczającym nas polu energetycznym. W miarę kontynuacji określonego trendu myślowego oddziałuje on na energię i tworzy wzór, który zaczyna uzewnętrzniać się jako warunki, sytuacje i doświadczenia w naszym życiu. Dosłownie tworzymy nasze osobiste światy poprzez nasz system wierzeń i dlatego mówi się, że świadomość jest samospełniającą się przepowiednią. Zawsze stajemy się tym, o czym myślimy. Jest to szczególnie prawdziwe w wyższych królestwach. Struktura i otoczenie są nadal wyrażane jako odbicie świadomości, jako energia umysłu przybierająca formę i doświadczenie. Ale manifestacja jest o wiele szybsza. Czas jest inny, nieograniczający, ponieważ nie jesteśmy go świadomi. Dlatego system wierzeń danej osoby zaczyna natychmiast tworzyć komplementarny świat i będzie kontynuował odwzorowywanie takiego świata, dopóki świadomość się nie zmieni i rzeczywistość nie zostanie ujawniona. Pomiar czasu na płaszczyźnie fizycznej opiera się na szybkości drgań atomów cezu, co zostało zatwierdzone w międzynarodowym porozumieniu w 1964 roku. Po drugiej stronie, czas jest po prostu sekwencją działań zapisanych w świadomości. A ponieważ nasza świadomość jest w tym świecie na wyższej częstotliwości, postęp, to co widzimy, jest znacznie przyspieszony. W niektórych sytuacjach wydawałoby się, że porusza się z prędkością światła. W książce Return from Tomorrow, Powrót z jutra, lekarz medycyny George Ritchie pisze o przeglądzie swojego życia podczas swojego doświadczenia śmierci. Były inne sceny, setki, tysiące, wszystkie oświetlone tym palącym światłem w egzystencji, w której czas wydawał się zatrzymać. Spojrzenie na tak wiele wydarzeń zajęłoby tygodnie zwykłego czasu, a mimo to nie miałem poczucia, że mijają minuty.
Określone okresy czasu, które my na Ziemi nazywamy sekundami, minutami, godzinami, dniami itd., nie mają tam zastosowania. Biblijna definicja Bożego czasu, płaszczyzny nieba, jest taka, że 1000 lat równa się jednemu dniu. Jest to niezwykłe rozszerzenie czasu trójwymiarowego. Byłam poza ciałem przez prawie 4 minuty. Jeśli zgodzimy się z biblijnym równaniem, będzie to około 3 lat na wyższym poziomie. Wydaje się, że to strasznie długo, jak na moje szczególne doświadczenie. Może po prostu nie dostosowałam się do niebiańskiego czasu, tak jak inni. Na przykład w książce Intramuros autorstwa Rebeki Ruther Springer, która przeżyła doświadczenie z pogranicza śmierci, czytamy: dni wydłużały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a te z kolei w lata, a obowiązki i radości w niebie stawały się z każdą godziną wyraźniejsze i cenniejsze. Możliwe, że czas trwania mojej wizyty nie zarejestrował się w świadomości, bo było już postanowione, że zostanę po drugiej stronie tylko do zakończenia procesu wysokoenergetycznego oczyszczania. Oznaczałoby to, że na pewnym poziomie świadomości nadal miałam silne przywiązanie do mojego ciała fizycznego, co spowodowałoby zakłócenie mojego kosmicznego zegara. Chcę też dodać coś więcej o obrazowaniu, idei, że wszystko jest odbiciem świadomości. W książce mojego męża Johna, The Planetary Commission, mówi on, że to, co widzimy w naszym świecie, to idee w świadomości wyrażone na płaszczyźnie trzeciego wymiaru. To są twoje obrazy, a każdy obraz to nic więcej ani mniej niż twoje przekonania rzutowane na materialność. Wszystko przychodzi do ciebie lub jest od ciebie odpychane na podstawie wibracji twojego pola energetycznego, a wibracja jest ustalana przez twoje wierzenia i przekonania. W związku z tym możesz zobaczyć, że nic nie jest nie na miejscu ani w porządku w twoim życiu. Wszystko jest doskonałe w oparciu o twoją świadomość i działanie prawa. Twój świat jest zwierciadłem twoich uczuć, myśli, koncepcji. Wszystko odciśnięte w materialnej formie i doświadczeniu. Po prostu nie możesz uciec od swojego świata, ponieważ nie możesz uciec od siebie. Nie możesz nawet uciec, niszcząc swoje ciało, ponieważ zabierasz ze sobą swoją świadomość. Cytowany wcześniej dr George Ritchie również pisze o natychmiastowym przejawianiu się świadomości poza zasłoną. Mówi: cokolwiek ktoś pomyślał, jakkolwiek przelotnie lub niechętnie, było natychmiast widoczne dla wszystkich wokół niego, pełniej niż mogłyby to wyrazić słowa, szybciej niż fale dźwiękowe byłyby w stanie to unieść. Tak, kiedy umieramy, zabieramy ze sobą naszą świadomość i dopóki to się nie zmieni, nadal będziemy widzieć odbicie tego, w co wierzymy. Być może stąd wzięła się koncepcja nieba i piekła, ponieważ po drugiej stronie śmierci nasze nastawienie jest nam objawiane w sposób jednoznaczny. Wyższa, subtelniejsza świadomość widzi dobro, podczas gdy ci, którzy pogrążeni są w swojej niższej naturze, będą chwilowo projektować raczej prymitywny typ egzystencji. Przeciętny człowiek może doświadczyć trochę obu, dopóki świadomość nie ustabilizuje się w czystym świetle. Od czasu mojej wizyty jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonana, że nasz czas na Ziemi musi być poświęcony osiągnięciu wyższej świadomości, głębszej świadomości duchowej. I to nie tylko po to, by mieć zdrowsze ciała i więcej dóbr materialnych. To są dodatkowe rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu, kiedy szukamy zrozumienia rzeczywistości naszej istoty, Ducha Bożego w nas. A kiedy zdamy sobie sprawę z tej obecności i zrozumiemy, że jest tym, kim i czym my jesteśmy, wtedy nasze życie staje się przygodą w miłości, radości i pokoju. A przygoda trwa, gdy przechodzimy na drugą stronę w jeszcze pełniejszym stopniu. Przejdźmy teraz do mojej następnej przygody w niefizycznym świecie. Wyczuwając pytania formujące się w moim umyśle, Maggie poinformowała mnie, że pójdziemy tam, gdzie są wszystkie odpowiedzi. Szybko, jak odkryłam, tak to działa na tej płaszczyźnie egzystencji, zbliżyłyśmy się do niebiańsko pięknego budynku. Był rozległy, w kolorze najczystszej bieli i nieco grecki w architekturze. Ścieżki prowadziły do niego ze wszystkich kierunków i obserwowałam wielu wchodzących i wychodzących ludzi. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili miękkie, luźne, przeważnie białe, powiewne ubrania. I zauważyłam, że nikt nie był naprawdę młody ani stary.
Wszyscy byli raczej w średnim wieku. Uznałam, że wyglądają dokładnie tak, jak powinni, aby uzyskać optymalną ekspresję. Chociaż po drodze mijaliśmy niektórych z tych ludzi, naprawdę nie chciałam się zatrzymywać i rozmawiać. A ponieważ byłam tak skupiona na tym, dokąd zmierzamy, tam, gdzie są odpowiedzi, nikt się nie wtrącał. Wyglądało to tak, jakby wyczuwali, że nie jestem jeszcze gotowa do rozmowy. Ponad łukiem, przez który weszliśmy do budowli, zobaczyłam słowa Świątynia Wiedzy i poczułam, jak łagodna siła przyciąga mnie do siebie. Były tam kolumny różnej wielkości, coraz wyższe w kierunku środka. Świadoma światła i otwartości zauważyłam, że budynek nie ma dachu. Zewnętrzny obwód przypominał mi werandę i widziałam małe grupy ludzi pogrążonych w dyskusji. Minęłam jedną ożywioną grupę i kiedy podsłuchałam rozmowę, zdałam sobie sprawę, że było to spotkanie pisarzy dzielących się pomysłami. Nie byłam zaskoczona, że zainteresowała mnie ta konkretna grupa, ponieważ przypomniała mi ona wiele ekscytujących dyskusji, które prowadziłam z Johnem przez lata. Słyszałam, jak jedna kobieta powiedziała, pracowałam nad tym i z wielką animacją opisała swój obecny projekt pisarski. Inni w grupie zdawali się uchwycić jej podekscytowanie i każdy z kolei zaczął oferować pomysły, jak ulepszyć temat. Słuchając uważnie, dowiedziałam się, że informacje udostępniane w tych grupach były w jakiś sposób transmitowane na gęstszą płaszczyznę Ziemi jako zalążki pomysłów, które miały być zbierane przez zainteresowane osoby. To wyjaśnia, dlaczego pisarze w różnych częściach świata czasami wpadają na ten sam pomysł na książkę. Zasada ta miałaby również zastosowanie do tworzenia wynalazków, odkryć naukowych, nowego rozumienia wielkich filozofii i innych postępów. Ci, którzy są bardzo zainteresowani jakąś konkretną dyscypliną, nadal poszerzają swoje zrozumienie tematu, chociaż poza ciałem fizycznym, robiąc w ten sposób przysługę tym wcielonym. Stamtąd wyjrzałam na piękne ogrody, kwiaty, owoce i rośliny wielu odmian ułożone w wyszukane wzory. Tu i ówdzie ktoś się nimi opiekował i poczułam przypływ szczęścia z powodu wielu moich znajomych, na przykład matki Johna i jej męża, którzy znajdują taką przyjemność w uprawianiu roślin. Wydaje się, że nic, co przynosi prawdziwą satysfakcję, nie zostaje tu pominięte. Wracając do wnętrza świątyni, zobaczyłam, że w różnych miejscach odbywały się działania twórcze. Było wiele osób siedzących przy sztalugach i malujących. I widziałam jednego mężczyznę grającego na instrumencie podobnym do fletu, który wydawał najsłodsze dźwięki. Dalej tańcerze poruszali się z eterycznym wdziękiem, poruszając się z lekkością niemożliwą dla fizycznej postaci ludzkiej. Patrząc z zachwytem, zdałam sobie sprawę, że muzyczne tło tej wizualnej uczty pochodzi z czegoś, co nazwałabym niebiańskim chórem. Orkiestrą głosów tworzących niebiańską muzykę do tańca. Ta muzyka sfer rzeczywiście wyśpiewywała chwałę Stwórcy. To, co widziałam, z pewnością wskazywało, że twórcza ekspresja miała tu wysoki priorytet. W innym obszarze zarówno grupy, jak i jednostki zajmowały się różnymi formami sztuki. Niektóre z nich nazwalibyśmy sportem, nie było jednak rywalizacji, po prostu radosne uczestnictwo w działaniach, które dawały spełnienie. Dźwięk śmiechu zwrócił moją uwagę z powrotem na zewnątrz. Dzieci bawiły się na trawiastej przestrzeni prowadzącej do małego stawu. W wodzie pływały kaczki, toczyła się jakaś gra. Dzieci zdawały się podskakiwać, jakby były piłkami, a każde odbicie było wyższe niż poprzednie. Niektórzy wykonywali przewroty i inne akrobatyczne wyczyny w powietrzu. Wyglądało na to, że gra polegała na podążaniu za liderem, a nawet ci mniejsi byli biegli w gimnastyce. Lekkie szarpnięcie Megi przypomniało mi, że w świątyni jest więcej rzeczy do zbadania. Poruszając się w kierunku środka było ciszej, a delikatna moc, którą czułam wcześniej, była silniejsza. Oto byli indywidualiści, jak się wydaje, mędrcy, stacjonujący w odstępach i czekający na pomoc tym, którzy postanowili się do nich zbliżyć. Wyczułam, że powinnam to zrobić i zostałam przyciągnięta do jednego z nich po mojej prawej stronie. Miał męski wygląd, z bujną brodą i przenikliwymi, bystrymi oczami. Ubrany był w białą szatę. Otaczała go złota wstęga. Nie w formie czegoś, co moglibyśmy nazwać aurą,
ale bardziej jak błyszcząca wstęga złotego światła. Dał mi znak, abym usiadła przed nim i od razu usłyszałam w myślach jego słowa. Żadna werbalizacja nie była konieczna. Jest wiele rzeczy, które chciałabyś wiedzieć i dowiesz się. Wszystkie informacje są dostępne. Pomożemy i poinstruujemy, a potem możesz przenieść się do środka i sama to odebrać. Znam już twoje pytania. Bądź pewna, że na wszystkie zostaną udzielone odpowiedzi. Kiedy dostroisz się i zrozumiesz, jak pracować z umysłem na tym poziomie, automatycznie będziesz wiedziała, co jest potrzebne, gdy pojawi się pragnienie. Zastanawiałaś się, dlaczego nie weszłaś przez tunel, o którym tyle słyszałaś. To prawda, że wielu doświadcza w ten sposób swojej pierwszej świadomości tej rzeczywistości, ale kiedy oddzieliłaś się od ciała, natychmiast byłaś świadoma światła. Byłaś tu już wcześniej przez krótkie okresy czasu i znałaś drogę, więc nie było potrzeby podróżowania przez ten korytarz umysłu, zwany tunelem. Dzieci, które właśnie widziałaś, są w twoich myślach. Na pewno widziałaś, że niektóre tu będą. Nie pozostają w tym trybie zbyt długo, ponieważ nie jest to naturalny sposób wyrażania się. Kiedy przychodzą jednak, ich nastawienie jest takie, że są dzieckiem w pewnym wieku i takie się pojawiają. Pielęgnujemy je i łagodnie rozwijamy w kierunku akceptacji dorosłości. Wtedy są w stanie w pełni wykorzystać wspaniałe możliwości ekspansji na tym poziomie. Od czasu twojego przybycia tutaj byłaś eskortowana przez kilka różnych planów. Jest ich o wiele więcej i nic nie jest ograniczone. Każdemu wolno doświadczać w pełni, a jedynym zarządcą jest stan świadomego umysłu. Głęboko zakorzenione przekonania są tutaj tym, co przejawia się w widoczny sposób, tak samo jak w wymiarze, z którego właśnie przybyłaś. Nie wszyscy będą mieli takie same doświadczenia, ponieważ naprawdę tworzymy własne. Jednak subtelne energie delikatnie naciskają na zamknięte, ograniczone umysły i podobnie jak płatki róży, one powoli otwierają się i rozszerzają. I wkrótce są skłonne do zaakceptowania większego zrozumienia. Wtedy są gotowi przejść od swojej ograniczonej koncepcji życia do wiecznej przygody, ponieważ jest jeszcze więcej do poznania, zrobienia i bycia. Wiedz to, nikt nie jest zgubiony ani pozostawiony w tyle. Każda pojedyncza jednostka świadomości ma jednakowe znaczenie i nigdy nie może przestać istnieć. Wszystko, co rozegrało się w świecie gęstej materii, tworzy tu początkową formę życia, ale nikt nie jest zamknięty w tej formie i każdy może wznosić się na coraz wyższe poziomy bytu. Bądź spokojna i pozwól, że ci pokażę. Są tu miasta podobnie jak w gęstości fizycznej. Zamieszkują je różne poziomy świadomości. Obserwuj. Są poziomy, na których nie czułabyś się komfortowo, ale ci, którzy tam idą, czują się tam jak w domu. Na moich oczach pojawiła się panorama wielkiego miasta. Mogłam zobaczyć jego trzy różne wymiary jednocześnie. Pierwszy przenikała obskurna atmosfera. Panował mrok, wszystko było szare, nawet mieszkańcy, choć czułam, że gdzieś pod tą bezbarwnością pulsuje życie i piękno. Przywodziło to na myśl najniższe poziomy egzystencji na świecie, z którego pochodzę. Zło przechadzało się po nędznych ulicach ze złowrogą postawą. Nikt tutaj nie robił ani nie oczekiwał niczego dobrego. Drugi wymiar przedstawiał tę samą panoramę, ale był jaśniejszy i bardziej kolorowy i wydawał się znajomy. Nadzieja żyła pośród rozpaczy. Były dzielnice ze schludnymi domami, w których mieszkali w miarę zadowoleni ludzie, w nędznych rzędach domów mieszkali bardziej niezadowoleni. Rozległe trawniki oddzielały domy pałacowe od tych o mniejszej wielkości. W każdym sektorze było szczęście i przerażenie, miłość i nienawiść, radość i smutek. Dwoistości życia na nieharmonijnym poziomie. Było to życie akceptowane przez wielu w świecie, który zostawiłam za sobą, jako jedyne możliwe życie. Niektórzy wiedzieli lepiej, więcej niż tylko nieliczni, a nadzieja, która żyła pośród rozpaczy, w pewnym momencie rozkwita w lepszy sposób życia. Ostatnim, trzecim poziomem było miasto światłości, podobne do świętego miasta z objawienia świętego Jana. Widziałam tę samą panoramę co poprzednio, ale tym razem było to czyste złoto, z kolorami jak drogocenne klejnoty. Przezroczyste szkło, krystalicznie czyste. Wszyscy, którzy przechodzili przez miasto,
wnosili do niego chwałę i cześć. Panowała harmonia i porządek, a mieszkańcy żyli radośnie, tworząc to, co rodziło piękno i spełnienie. Miejsce doskonałego pokoju, pokoju, który przekracza zrozumienie. Uświadomiłam sobie, że fragmenty życia, które widziałam, istniały po obu stronach zasłony, a kiedy obserwowałam, populacje się zmieniały. Występował subtelny, ale pewny ruch od najgęstszego do najjaśniejszego. Ponieważ błędne przekonania zostawały zmieniane na jednym poziomie, zmiana następowała na następnym. Czy to w formie fizycznej, czy po drugiej stronie śmierci, zmiana w postrzeganiu była korzystna dla wszystkich. Naprawdę nasze głęboko zakorzenione przekonania wpływają nie tylko na nasze własne doświadczenia życiowe, ale także na doświadczenia innych. Jesteśmy misternie połączeni ze wszystkim, co istnieje przez całą wieczność. Mędrzec mówił dalej. W bezkresnej nieskończoności wszystkiego, co jest, twórcza energia. To, co nazywa się Duchem Bożym, wyraża się jako ty, ja i wszystko inne. Gdziekolwiek jesteśmy, tam jest Bóg źródło, a my zawsze jesteśmy gdzieś. Czasami znajduję się w miejscach, w których wydaje się, że Boga nie ma. Na przykład w trakcie zawału serca odpowiedziałam, Boga na pewno tam nie ma. Gdziekolwiek jesteśmy, tam jest źródło, Bóg. Atak serca nie jest zły. To tylko doświadczenie akceptowane na pewnym poziomie bycia. Jesteśmy tak nieograniczeni, że możemy ograniczać, zakazywać, zaciskać. Taka moc jest niesamowita, ponieważ tworzenie leży w naszej naturze. Ciągle wyrażamy się w jakiś sposób. Ci, którzy wybrali przygodę z gęstą materią, którą nazywamy fizyczną, muszą nauczyć się, jak w pełni się nią cieszyć. Fizyczność nie jest mniejsza niż inne sfery. Jest po prostu inna. Jest to szczególna forma ekspresji, która daje wyjątkowe przyjemności, gdy zrozumiemy, jak robić to właściwie. Nie powinniśmy być tak chętni do wyjścia. Fizyczność nie jest nieduchowa. Wszystko jest Bogiem. Dzięki zrozumieniu wszechobecności przestaniemy tworzyć bolesne doświadczenia, bo strach przestaje istnieć. Nic nie jest złe, nic nie jest błędne, jest tylko tworzenie. Wcześniej pokazano mi, jak poczucie winy ostatecznie zamknęło moje serce. Odpowiedziałam. Poczucie winy jest potomstwem strachu i jest najbardziej podstępne. To przebiegłe uczucie działa tuż pod powierzchnią świadomości, podsycając strach, że popełniłaś błąd i uzurpując sobie prawo do swobodnego wyrażania siebie, aby nie zrobić czegoś złego i nie wpakować się w kłopoty. Na planie fizycznym objawia się to zatykaniem się tętnic. W twoim przypadku utworzył się skrzep, który odciął przepływ siły życiowej. Na każdym poziomie ekspresja jest ograniczona. Zobacz, jak to działa. Zastanawiasz się, co się stanie, kiedy wrócisz do swojego ciała. Podświadome wzorce zostały stopione przez światło, co pomoże w uzdrowieniu fizycznym. Możesz z czasem, dzięki właściwym działaniom, oczyścić swoje ścieżki. Teraz wejdź do najgłębszej części świątyni. Tam z łatwością otworzysz swój umysł i posłuchasz. Otrzymasz wiele wiedzy, ale nie będziesz jej świadoma w tej chwili. Po powrocie do ciała zostanie to przyswojone i przywołane do pamięci kawałek po kawałku. Potrzebne jest tam więcej zrozumienia, a będziecie mieli okazję do dzielenia się. Ukochani starzy przyjaciele będą nadal z wami pracować, tak jak robiliśmy to w przeszłości. Przypomniałam sobie błogosławiony czas spędzony z nauczycielami z innego wymiaru, oświeconymi, podczas moich medytacji na planie fizycznym. W jakiś sposób wykorzystałam ich energię, a ich mądre instrukcje pomogły mi przejść na wyższy poziom świadomości i zrozumienia. Nazywali siebie ukochanymi starymi przyjaciółmi. Tak, jestem jednym z nich, powiedział. To dlatego zostałaś do mnie przyciągnięta. Pamiętaj, czego cię nauczyliśmy i pozostań otwarta na przyjmowanie. A teraz idź, bo wkrótce musisz wrócić. Nasza miłość jest zawsze z tobą. Poczułam ciepły blask tej miłości, kiedy weszłam do wewnętrznych zakamarków świątyni, pięknej areny światła. Delikatna poświata różowego złota sprawiała wrażenie delikatnego masażu, kojącego i relaksującego. Bez wysiłku, bez pośpiechu, przesuwałam się przez różne odcienia złota, aż światło stało się krystalicznie czyste. Tutaj byłam poza myślami, nie było analizowania. Tylko doświadczenie przebywania w blasku. Siedziałam cicho, swobodnie,
i miałam wrażenie, że maleńkie opuszki palców pieszczą moją koronę. Czułam, jak mój umysł otwiera się jak płatki kwiatu. Potem miękko i czule nadeszła wewnętrzna wiedza, połączenie ze wszystkim, co jest. W chwilach medytacji dotykałam tego poziomu wcześniej, ale nigdy z taką kompletnością, jasnością, intensywnością. Tutaj, w tej niebiańskiej ciszy, wszystko było doskonale jasne, zrozumiałe. Tu było spełnienie. Cała wiedza była moja i w razie potrzeby mogłam ją przenieść do świadomości. Na wszystkich poziomach możemy podłączyć się do uniwersalnego umysłu, ale tutaj jest to łatwiejsze ze względu na bardziej subtelne energie. Słodycz, esencja tak czysta, wypełniła mnie, była mną. Oto czym jest Bóg, czym wszystko jest, czym jestem ja. Z czystością serca ujrzałam Boga i wiedziałam, że nie ma nic innego. Czułam, że stapiam się z tym krystalicznym blaskiem i wznoszę się do Niego. Dotknęłam prawdziwej radości i zostałam wzniesiona do pełni istnienia, esencji życia. W tej chwale byłam wolna i ujrzałam miłość, która nie zna warunków. Samo ofiarowywanie się siły życia, którą nazywamy Bogiem, zawsze pielęgnującej i podtrzymującej. Wszystkie kontury zniknęły i nie było separacji. Zachowując indywidualną świadomość, byłam jednym z całością. Nadeszło wspomnienie, coś, co pisałam lata temu o doświadczeniu jedności. Czy byłam tutaj wcześniej? Oczywiście. W przeciwnym razie, jak mogłabym tak szczegółowo opisać jedność wszystkiego, co jest? To właśnie napisałam 5 lat przed moim atakiem serca. W centrum wszechświata stoję otoczona przez boską istotę. W niej żyję, poruszam się i jestem. Jestem na tym świecie i z niego. Świat naturalnego porządku, lekkości i radości. Wieczna dobroć płynąca, działająca, będąca wszystkim. Jest tylko radość, fale wsparcia miłości, wsparcie. Jestem w Bogu, a nie na zewnątrz. Jestem w miłości, świadomie pogodzona ze wszystkim, co istnieje. W Bogu kocham, poruszam się i mam swój byt. W miłości żyję, poruszam się i mam swoje istnienie. W pokoju żyję, poruszam się i mam swoje istnienie. Nie ma nic więcej, nie ma nic na zewnątrz. Wszystko jest w kręgu Boga, miłości. Bóg, miłość. Bóg, miłość. Królestwo Boże jest we mnie, tak. Ale co ważniejsze, ja jestem w Królestwie Bożym. Duch Boży jest we mnie, ale co ważniejsze, ja jestem w Duchu Bożym. Miłość Boga jest we mnie, ale co ważniejsze, ja jestem w miłości Boga. Wszystko, co istnieje, to Bóg. Nie mogę być nigdzie indziej. Nie mogę być oddzielona od Boga. Nie ma nic nigdzie indziej. Nie ma innego miejsca. Nie ma nic innego. Jest tylko jest. Boska miłość. To mnie wypełnia i podtrzymuje. To ja. To wszystko, bo to jest wszystko. Jestem kim jestem. Brak wewnętrznego, brak zewnętrznego. Tylko jest. Jestem świadoma wszystkiego, co jest. Jestem wszystkim, co jest. W zgodzie z potężnym przepływem ciągłej ekspresji, wiecznego bytu. Przebudzona jestem dla cudu istnienia w tej wszechogarniającej energii ekstatycznego światła, ekspansywnej miłości, wiecznego stworzenia, ciągle się rozszerzając, ucząc się więcej o mojej wszechobecnej jaźni. Lecę jako wróbel. Pływam po czystych wodach, wspierana srebrzystymi płetwami. Jestem matką i nowonarodzonym dzieckiem, ojcem dumnym ze swojego potomstwa. Doświadczam spektrum miłości, kochając, będąc kochana. Jestem pełna życia, bo jestem tym życiem. Biegnę, odpoczywam. Śpię i marzę. Powstaję i widzę siebie, słońce, również wschodzące. Światło księżyca i łąka to ja. Lśniące promienie księżyca oświetlające nocne niebo. Delikatne trawy poruszające się na wietrze. Pochukiwanie sowy na pobliskim drzewie. Jestem chmurą, skałą, drzewem. Milionem ziarenek piasku krążących w głębokim, błękitnym morzu. Wyrażam się na wiele sposobów, jak gwiaździste noce i słoneczne dni. Poprzez galaktyki mój duch wznosi się z zamiarem bycia coraz bardziej i bardziej. To, czym jestem, nie ma końca, albowiem ja jestem z Bogiem, a Bóg jest ze mną. I nie ma nic innego, co mogłoby istnieć. Teraz pełniej zrozumiałam, dlaczego nie czujemy naszej jedności z Bogiem z chwili na chwilę, stale będąc na ziemskim poziomie. Czujemy się oddzieleni z powodu naszych fizycznych ciał. Myślimy, że jesteśmy ciałem i dlatego jesteśmy fizyczni, ale wiemy, że Bóg jest duchem, stąd poczucie oddzielenia.
W obu światach nie ma nic poza energią, niewidzialną i widzialną. Jesteśmy istotami duchowymi, gdziekolwiek jesteśmy. Jesteśmy energią i Bóg jest energią. A energii nie można rozbić ani oddzielić. Zrodzeni z Boga, jesteśmy duchem i nie możemy być niczym innym. Wszystko jest umysłem, jednym umysłem. Jesteśmy tym umysłem uśpionym, ale budzącym się, a Bóg jest tym umysłem wiecznie świadomym. Życie poza zasłoną to po prostu ciągłość życia z jednego królestwa do drugiego. Śmierć jest jedynie wejściem do pełniejszego życia, jak powiedział mędrzec. Teraz przede mną mieniące się, opalizujące światło zaczęło przybierać określony kształt. Kiedy patrzyłam z podziwem, pojawiła się kobieta o zapierającej dech w piersiach urodzie i nawet po pełnej materializacji, od czystego światła do widocznej materialnej formy, nic nie było statyczne. Nadal widziałam pulsowanie jej struktury, jakbym patrzyła na płynne, pomarszczone odbicie w stawie. Jej ruchy były pełne gracji, kiedy stanęła dokładnie przede mną. Włosy miała ciemne, twarz jasną, ale pełną koloru. Spójrz mi w oczy, powiedziała z łagodnym, ale rozkazującym uśmiechem. Kiedy to zrobiłam, poczułam, że jestem pochłaniana. Nie byłam już tą istotą, którą znałam jako siebie, ale kimś więcej, o wiele więcej. Oczy, w które patrzyłam, były moimi oczami, oczami mojej duszy. W głębokiej pokorze przyjęłam to, co mi pokazano. O rany, jestem tym wszystkim. Taka piękna, chwalebna, mądra, kochająca, dobra, potężna. Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. Jakbym patrzyła w kalejdoskop, widziałam niezliczone wcielenia i doświadczenia. Och, jaka cudowna ja! Ta potężna energia twórcza mogła przybrać dowolną formę, a teraz wyrażała się jako kobieta o imieniu Jan, więc oczywiście postrzegałam ją jako kobietę. Do mojego umysłu zaczęły napływać słowa spoza moich własnych procesów myślowych. Byłaś tylko zwyczajnie wdzięczna za swój dar życia. Bądź wdzięczna każdego dnia za ten wspaniały dar. Większość ludzi idzie przez życie, nigdy go nie doceniając. Celem życia jest radość, a duchowe zrozumienie rozszerza fizyczne zmysły. Delektuj się w pełni pięknem każdego doświadczenia. Samoświadomość jest modlitwą serca, a ciągła modlitwa jest zabawą. Baw się z radosnym oddaniem dziecka, pochłoniętego rozkoszą każdej chwili. Porzuć obowiązek i powinność i żyj dla czystej radości istnienia. Nauczaj wyzwolenia. Zabawa i śmiech są zaraźliwe, narażając wszystkich w ich promieniu na pomyślny stan szczęścia. Rób to, co naprawdę chcesz robić. Podążaj za pragnieniami swojego serca, a twój radujący się duch zarazi innych. Kiedy się uwolnisz, twoje czyny i słowa zainspirują innych do przełamania więziennych krat, które uniemożliwiają im spełnienie. Jest tyle radości, tyle dobra. Obejmuj je i wyrażaj je. Promieniuj nimi i rozkoszuj się nimi. Weź mnie za ręce, powiedziała, a dźwięk jej głosu był jak muzyka. Gdy nawiązałyśmy połączenie, zalały mnie fale ekstazy i przyjęłam pełnię tej wspaniałej istoty, której jestem przedłużeniem. Nie obserwowałam już tego migotliwego blasku, byłam nim. Pomyślałam, że chwałę, którą miałam na początku, mam teraz i zawsze będę miała. Kompletnie w swej indywidualności zrozumiałam stare napomnienie: poznaj samego siebie. Delikatne przyciąganie przykuło moją uwagę i ponownie usłyszałam melodyjny głos. Utrzymaj z tego jak najwięcej możesz, podczas gdy schodzisz z powrotem do ciała i przywracasz osobowość. Poczułam, że cofam się szybko, stopami do przodu, jakbym została wessana w jakiś wir. Jak odległy dźwięk dzwonka usłyszałam słowa: pamiętaj, módl się nieustannie. Baw się, kochaj, śmiej się, żyj dla radości życia. Baw się dobrze, szczęście jest święte. Nie miałam władzy nad ruchem, przeleciałam obok grup ludzi ubranych na biało i rozpoznałam niektóre twarze. Machali i mówili do mnie, ale poruszałam się tak szybko, że nie mogłam zrozumieć ich słów. Wydawało mi się, że widzę moją przyjaciółkę Beth i chciałam zatrzymać się i ją odwiedzić na chwilę, ale nie mogłam zwolnić. Zbliżałam się do zewnętrznych granic tego wymiaru, a moja świadomość zaczynała rejestrować czas ziemski.
Kontynuowali ze mną rozmowę, ale obraz był zamrożony, jakby podczas oglądania filmu naciśnięto przycisk pauzy na magnetowidzie. Byli bezwładni z otwartymi ustami. Nie byłam zsynchronizowana z ich czasem. Gdy zbliżyłam się do formy fizycznej, minęłam pięć istot, które zdawały się mi pomagać. Maggie wciąż była ze mną, a ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, była jej słodka twarz. Znalazłam się z powrotem w ciele. Byłam świadoma dźwięków i twarzy Johna, ale mój umysł był zamglony. Wszystko było o wiele wyraźniejsze, kiedy byłam poza ciałem. Później, kiedy zapisywałam swoje wspomnienia w dzienniku, pomyślałam ponownie o książce doktora Starka, A Doctor Goes to Heaven, w której napisał: materia Ziemi była tak gruba w porównaniu z substancją nieba, która była subtelna i bardziej eteryczna. Były podobieństwa w strukturze, ale i kontrasty. Były tam wspaniałe biblioteki z zapisami, w których można było odkryć, kiedy przyjdą ukochani. Inne sale z rozwijającą się historią planetarną, tak starożytne, że żadne dzieło Ziemi nie odważyło się objąć takich rzeczy. W centrum metropolii znajdowały się budynki o nieopisanej urodzie struktury. Audytoria teatralne, sportowe i inne. Były tam świątynie tak okazałe, że zapierały dech w piersiach. Zainteresowało mnie również to, że kiedy wspomniałam o świątyni wiedzy na spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Doświadczeniami z Pogranicza Śmierci, pewna kobieta podniosła rękę z podekscytowaniem. Zatrzymałam się, żeby pozwolić jej mówić, a ona zapytała, jak to wygląda. W moim umyśle jest to tak wyraźne, że mogłabym to narysować, powiedziałam i zaczęłam opisywać to, co widziałam. Kiedy to zrobiłam, skinęła głową ze zrozumieniem, a jej oczy zaczęły błyszczeć. Ty też tam byłaś, powiedziałam. Tak, odpowiedziała. Wiem, czego doświadczyłam, ale miło jest usłyszeć potwierdzenie od kogoś, kto był w tym samym miejscu. To tak, jakby powiedzieć o sobie, że byłaś w pewnym hotelu w Paryżu, a ono mówi, też tam byłam, czy to nie cudowne? Wtedy staje się to wspólnym doświadczeniem i jest bardzo znaczące dla obu osób.